podjęłeś dość takie radykalne kroki. I co jeżeli, wiesz, coś nie pójdzie z piłką? Teraz zadam troszkę takie niekomfortowe pytanie. Jakie masz plany na najbliższy sezon? Co będziesz chciał robić po sezonie? Blondynki czy brunetki? Ważna informacja. Cześć, witam, dzień dobry. Chciałam Was serdecznie powitać na nowej serii na kanale Neptuna Końskie, którą poprowadzę ja, Ania Bernaśkiewicz. Seria będzie polegała na tym, że przeprowadzam wywiady z osobami, które tworzą Neptun Końskie. Dlatego dzisiaj ze mną Kevin Castillo. Witam wszystkie, dzień dobry. Bardzo mi zależało na tym, żeby wywiady miały taką luźną formę. Dlatego jeżeli jeszcze nie macie nic do picia albo jakieś przegąski, to przygotujcie sobie coś i nie przedłużając, zapraszam. Chciałam jeszcze dodać, że wywiad będzie poprowadzony w języku polsko-angielskim. Ja będę pytania zadawać po polsku, Kevin będzie wiedział, o co go pytam, będzie znał moje odpowiedzi, ale z racji tego, że Kevin czuje się bardziej komfortowo w momencie, kiedy mówi po angielsku, to jego pytania będą właśnie w tym języku. Salut. No to na początku na takie, można powiedzieć, troszkę formalne pytanie. Powiedz mi, jak w ogóle się stało, że znalazłeś się u nas w Polsce i w ogóle skąd taka decyzja? No bo wiesz, u nas w Polsce w momencie, kiedy ktoś chce robić karierę piłkarską, to na samym początku zazwyczaj podejmuje decyzję o 5 się wzwyż, jeżeli chodzi o swój kraj. Wiesz, chce być w coraz wyższej lidze i dopiero potem ewentualnie myśli o tym, żeby wyjechać za granicę. A ty jednak postanowiłeś zrobić to od razu. Dlaczego i dlaczego Polska? Well, when I was 17, I had the opportunity to go abroad to another country. This was thanks to Academy Inglesa de Football in Colombia. This was my academy who helped me to come here to Poland. Thanks to Luz Helena too. She was my agent in that time. It's not like I didn't want it to continue my career there. It's like it was the opportunity to come here. It was the opportunity to go to UEFA, USA, to Poland and Spain. And obviously I wanted to take one of them. But I chose Poland because it was a good challenge for me. Mm-hmm. It's like a different country, in a different culture, different language, different football, obviously. Mm-hmm. I wanted to take that experience. Mm-hmm. Okay. Wspomniałaś o tym, że Polska była dla Ciebie wyzwaniem. To czy w takim razie słyszałeś coś o Polsce, czy interesowałeś się jakimiś drużynami w Polsce, zanim tu przybyłeś? I hear about something about Poland. Only for Lewandowski, you know. Mm-hmm. Lewandowski, maybe Lech Poznań. Mm-hmm. I hear about that in Colombia about Poland, but yeah, it's only that because it's like faraway country, and obviously there. You don't know nothing about, mm-hmm. about here. No, Polska raczej nie jest takim popularnym krajem, jeżeli chodzi o piłkę nożną, więc to zrozumiałe. Yeah. Dobra, i teraz zadam o troszkę taką bardziej prywatną sprawę. Wiesz, tutaj w Polsce dość popularne jest, myślę, zapisywanie swoich dzieci do jakichś szkółek piłkarskich, czy jednak pchanie ich w tą stronę sportową. I powiedz mi, czy u Ciebie było podobnie? Czy ktoś z rodziny zachęcił Cię do grania w piłkę nożną? In my family there wasn't nobody who pushed to me to play football. It was like, hey Kevin, you must to play football. You have to go to train, you have to go to academy. There was nobody. Mm-hmm. There wasn't nobody to who did to me that, you know. But always my parents was with me in every process, but they always was supporting to me, mm-hmm. more than pushing to me to play football.
they were supporting to me in every match, every training. They are my company in every step I take. Was everything on my own. It was my passion. I want to play football and yeah. Dobra, to skoro już jesteśmy w tym temacie, to chciałam cię zapytać, no bo wiesz, w życiu może być różnie. Podjęłeś dość takie radykalne kroki, wyprowadziłeś się ze swojego kraju, zostawiłeś tam swoje życie prywatne, rodzinne. I co jeżeli, wiesz, coś nie pójdzie z piłką, bo no, zawsze tak może być, że po prostu coś się nie uda. Masz jakiś plan B na siebie? Yeah, of course. You always in life must to have plan B. Obviously, because football career is very short. You don't know if you have the lucky to get a professional player. Obviously, I have this. Like I want to be the team in football. Or maybe a study for a physiotherapist. But yeah, practically this is my plan B. Mm-hmm. A to teraz zadam pytanie odnośnie twojej przyszłości. Co zamierzasz, jeżeli chodzi o piłkę nożną? Jakie masz plany na najbliższy sezon? Co będziesz chciał robić po sezonie? Jak to wszystko widzisz? Yes, in first place I want to with guys obviously in the team. Fight on the pitch to hold the team in good positions. In the second place, I think obviously get higher league, mm-hmm. One team of higher league, like second league, first league, Ekstraklasa. Mm-hmm. This is my goal on obviously whole life. This is like satisfaction for footballer, mm-hmm. You know, to make debut in first league. No, jeżeli będziesz pracowała tak ciężko jak teraz, to na pewno się uda. Z tego ci życzę. Dobra, to tak zahaczając jeszcze o waszą grę w tym sezonie, chciałam dopytać cię, co sądzisz o nawet nie początku już, a ogólnie o waszej grze w tej rundzie. Bo wiesz, ludzie mieli naprawdę ogromne oczekiwania względem was, względem waszej gry. A jednak potem poszło waszej myśli, poszło troszkę inaczej niż miało pójść. I właśnie co o tym sądzisz? Jak wy, jako piłkarze, reagujecie na ten ciężki początek? Yes, I'm a little sad. I'm a little like angry with the start of the season because for nobody it's a secret that we wanted to start the season with right foot, but it was impossible. But we can't come back to the past and fix the situation. We can't. I mean, we can't regret of that. We only. We must only work hard and fix the situation for future. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy drużyna bardzo ciężko pracuje, a ja wiem, że ciężko pracujecie i te efekty powinny być, to wiem, że one z czasem po prostu nadejdą i trzeba być cierpliwym i na pewno będzie dobrze. To teraz dopytam. Mnie osobiście to interesuje właśnie, jak drużyna podchodzi, jak reaguje w sumie na taką serię na przykład przegranych meczy. Wiesz, jesteście bardziej zmotywowani, czy raczej bardziej czujecie przygnębienie? Jak to wszystko wygląda właśnie z waszej perspektywy, kiedy wiesz, staracie się i to widać. Nawet można powiedzieć, że gracie bardzo dobry mecz, a to nagle nie działa. Coś po prostu się nie udaje. Jak atmosfera w drużynie po prostu takich sytuacjach?
Obviously, we feel sad because everyone wants to win a match and have good results, mm-hmm. obviously, and we fight for it. But at the end of the match, the result is not the one who we wanted. Mm-hmm. But yeah. To jeszcze tak, nawiązując do tych przegranych meczów. Ostatnio graliście mecz z drużyną GKS Rutki. I to był dość taki, nawet nie że pechowy mecz, ale prowadziliście do 90 minuty. I w dolszonym czasie przeciwnik strzelał wam dwie bramki. Jak reaguje na to piłkarz? Czy to jest jakiś błąd, nie wiem, rozkojarzenia, odpuszczenia przy samym końcu, czy po prostu zwykłe nieszczęście, nie fart? Jak to wygląda z perspektywy piłkarza? Yeah, I think this is first thought. Mm-hmm. Like we play all the match, good match. We had good transitions. We have a rise to the side, to Rutki side, you know. Mm-hmm. But at the end of the day, this is football, you know. You don't know what happened. What really happens in 2 minutes, 1 minute, even in seconds, mm-hmm. you know. Obviously we felt impotence, mm-hmm. very angry, because in 5 minutes they have only two arrows to mm-hmm. our side, mm-hmm. and mm-hmm. that two arrows was in goals. Mm-hmm. But it is football and that's it. No właśnie. Tak, z mojej perspektywy, no taka jest piłka nożna i nie da się przewidzieć pewnych sytuacji. Więc na koniec dnia właśnie trzeba wyciągnąć jak najwięcej wniosków i robić tak, żeby takie sytuacje zdarzyły się jak najrzadziej. Dobra, to już na tyle, jeżeli chodzi o takie dłuższe pytania. Teraz będzie seria takich króciutkich pytań, żebyście poznali Kevina od tej troszkę bardziej prywatnej strony. Dlatego zapraszam. Dobra, pytanie, które w ogóle musiało paść. Nie ma innej opcji? Real Madrid czy Barcelona? Real Madrid, of course. Wytniemy to. Dziś wiemy, Kevin, że jesteś tutaj bardzo rozkwitowanym chłopakiem w końskim, dlatego daj znać wszystkim swoim fankom blondynki czy brunetki. Hard question. But I prefer everything. Mm-hmm. Whatever I want. So. Okej, okay. Ważna informacja. Blondyna, brunet, ruda, whatever. Nie, polska czy twoja regionalna? O nie. Najcięższe pytanie ze wszystkich. To bym ja też bardzo dobrze. Puff of them. Dobra, to twoja ulubiona piosenka. Right now my favorite is Jeszcze Raz, mm-hmm. You Were Pan, I think they sing that. Mm-hmm. He sing that. And points in Spanish, mm-hmm. I have a lot of them, but I think right now Efecto, Bad Bunny. Dobra, przesuwam sobie na pewno. Kończąc już takim ostatnim pytaniem, chciałabym, żebyś wymienił mi swoich ulubionych piłkarzy, jeżeli chodzi o poszczególne pozycje. Dla przykładu, już tak uogólniając, najlepszy obrońca według ciebie, najlepszy atakujący i bramkarz, nie za często Herdy, bo to jest oczywisty wybór. I think first position in the goalkeeper I put to Manuel Neuer. In the defense, the best defense in the all time, I think Sergio Ramos. In the midfielder, I put to Sergio Busquets, I like most him. In the best striker for me, in my opinion, I think El Tigre Falcao, Radamel Falcao. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje dzisiejsze pytanie do Kevina. Bardzo ci dziękuję za wywiad. Cieszę się, że się odważyłeś wystąpić tutaj jako pierwszy. A wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało.
I dam już taką krótką informację. Jeśli macie jakieś pytania do piłkarzy albo ogólnie informacje, których chcielibyście się dowiedzieć, piszcie w komentarzach. Będę wdzięczna za każdą sugestię. Więc dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia.